Wzbudzające podziw ogromna budowla jest arcydziełem sztuki konstrukcyjnej XIII i XIV wieku. Przez 600 lat zachował kościół swą pierwotną postać. Wieża wyższa z przepięknie zdobioną koroną to hejnalica, strażnica ma 81 metrów. Druga wieża, o 12 metrów niższa, to dzwonnica. Dopiero kiedy obejdziemy bazylikę wokół, właściwie docenimy harmonię gotyckiego masywu. Wielką ilość gzymsów, wsporników. Obejście świątyni ukazuje nam wiele różnych dziwnych akcesoriów. Osobliwością jest zegar słoneczny z XVIII wieku, tuż koło wejścia na Placu Mariackim. A oto kuna, zakładana na szyję żelazna obręcz, przymocowana do muru. Przy jej pomocy władze miejskie piętnowały występki dziewek przetecznych czy wulgarnych przekupniów. Znajdujemy się przed bramą główną bazyliki. Pora wejść do środka. Ksiądz infułat Bronisław Fidelus, proboszcz Bazyliki Mariackiej. Proszę księdza, no, pędzę z gratulacjami. Wreszcie bazylika po remoncie. To po prostu ja się czuję tutaj niesamowicie. Tak fantastycznie wygląda bazylika teraz, że ile trwał remont? No trudno powiedzieć, dlatego że remont właściwie dużego obiektu, a takim na pewno jest bazylika, musi trwać zawsze, ale taki remont przyspieszający i remont taki generalny, no to trwał tak ostatnie 10 lat. Proszę mi powiedzieć, proszę księdza infułata, czy ołtarz Wita Stwosza również był w czasie tego remontu restaurowany? Ołtarz Wita Stwosza był odświeżany, można tak powiedzieć, mianowicie był odkurzany. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu czyszczenia ołtarza zebrano 25 kg kurzu. Czy w czasie tego remontu coś się wydarzyło? Czy znaleziono coś? Czy może zaskoczyło coś historyków sztuki czy konserwatorów? Jeśli chodzi o sam ołtarz, to znaleziono jedną rzecz. Mianowicie znaleziono inskrypcję na szacie jednego z apostołów, że w roku 1638 ołtarz był odnawiany. Tego nie było wiadomo, a jednak jest napis, że w tym czasie właśnie w pierwszej połowie XVII wieku ołtarz był odnawiany. Który raz rzędu i tego jeszcze nie wiemy. I on oczywiście dalej jest nie mechanicznie otwierany, tylko ręcznie naturalnie. A, to cały w tym urok polega, mianowicie, bo były takie propozycje, żeby uruchomić oba skrzydła na przycisk i wtedy się będą same mechanicznie otwierały. No ale myślę, że cały urok, jeśli siostra zakonna wychodzi, pełna w skupieniu, powagi, no otwiera ołtarz Wita Stwosza ręcznie, a później mówi parę słów, znajdujemy się w świątyni, wielkie dzieło i tak dalej, i tak dalej. To ma swój urok. To i rodzaj rytuału jest. Jest, jest pewien rytuał. Kończąc tę rozmowę, za którą bardzo dziękuję, chcę powiedzieć, że rośnie serce, jak się patrzy na mój ukochany kościół. Cieszę się i wszystkich zapraszam. Wszystkich i ja jestem no, bardzo zadowolony, jeśli kościół jest pełny. W czasie nabożeństw, w czasie różnego uroczystości patriotycznych, ponieważ nasza świątynia tak samo służy do różnego rodzaju uroczystości patriotycznych, jakie w Krakowie się odbywają. A tak samo no, zapraszamy turystów, którzy przychodzą, zwiedzają, podziwiają. I myślę, że Kraków ma coś pokazać i mamy się czym pochwalić. Urzekająca jest perspektywa nawy głównej, zamknięta na końcu drewnianym arcydziełem Wita Stwosza.
ogromne bogactwo wnętrza kościoła, przepych renesansowych nakropków, obrazów, ołtarzy, krucyfiksów, epitafijnych płaskorzeźb, stali. W nawach bocznych kaplice ufundowane przez słynne rody mieszczańskie, Bonerów, Wieszynków, Montelupich i innych. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno dzieło Wita Stwosza, wiszące w nawie bocznej krucyfiks. Sklepienia, ostrołuki i ściany pokrywa polichromia mistrza Jana Matejki. Czas opuścić to cudo, to miejsce, które robi na nas, ilekroć tu wejdziemy, oszałamiające wrażenie. I jeszcze rzut oka na Kraków, z perspektywy strażaka hejnalisty, który co godzinę gra hejnał z wieży mariackiej.